No to 3, 2, 1, 0, start. Dzień dobry. Dzisiaj na golenie z filmem. Film niereżyserowany, nieukładany. Po prostu jaki wyjdzie, taki będzie. Nowości też raczej tu Wam nie pokażę, natomiast jest poniedziałek, trzeba fajnie wyglądać, włosy już teoretycznie ogarnięte. Dzisiaj na tapecie, w sensie na włosach, jest Barber Mind Killer, pomada wodna, fajna, ładnie pachnąca, różowa w środku, czyli wszystko się zgadza, żeby nie było różowa w środku. No i golenie. Słuchajcie, ostatnie golenie było maszynką Single Edge na Artist Club. Dzisiaj przygotowałem dużą miskę Goodfellas. Tak, moczy się tutaj nietuzinkowy pędzel. A biorąc jeszcze pod uwagę cenę, no to już w ogóle poza konkurencją wszelką, czyli Proraso przez Omegę robione. Moczy się dość długo. Od razu czepnę, wodę wyrzucę, kilka kropelek tu zostało i słuchajcie, to co przygotowałem to zestaw Simpson Sandalwood. Balsamik delikatny, z fajnymi właściwościami, no i krem, nie mydło, o bardzo przyjemnym, słodkawym zapachu drzewa sandałowego. Powiem Wam, jeden z takich sandałów, powiedzmy, niewytrawnych, o ile część sandałów, mydeł, czy też w ogóle wód, gdzie chwalą się, że tam są sandały, to potrafi być to lekko wytrawne, czyli lekko takie, powiedzmy, gorzkie, takie, powiedzmy, kolońskie nawet bym powiedział, o tyle ten sandalwood jest mega słodziutki, mega przyjemny, dla mnie bardzo, bardzo fajny zapach. No i cóż, postanowiłem użyć miski, tak jak mówię, bo będziemy nabijać pędzel w misce, włożę tego kremu więcej, co by nie zabrakło. Uzupełniam wodę. Wilżę twarz. Myślę, że tyle wystarczy. Dzisiaj urządzenie, którym będę się golił, trzymam w kieszeni. No i cóż, łzeczkę będziemy szukać, a weźmiemy tutaj, jest pod ręką. Oczywiście pod ręką to nie jest taka prosta sprawa, ale mamy. Specjalna, oczywiście jedyna i tak dalej. Może nie złota, może nie srebrna. Zobaczcie, to jest mięciutkie, to jest w ogóle naprawdę kremik, no tutaj nie ma co oszukiwać. No i teraz tak, część zrobimy, część włożymy tutaj w pędzel, tylko nie za dużo. Reszta idzie w miskę, może się przydać, ponieważ i pędzel duży, i pędzel duży. Ale jak chodzi o wydajność tego kremiku, to już powiem szczerze, że nie pamiętam. No ale tu niech sobie będzie. O. Dobra. Nabijam pędzel, chociaż wolałbym na twarzy, ale niech będzie w misce. Kręcimy. Co ukręcimy, zobaczymy. No i tak. Poniedziałek 11, czyli święto. Elegancko powinny być tu orzełki, flagi biało-czerwone i tak dalej. No ale to niech każdy sobie w swoim domu. No i okej. Tutaj cały czas mi pracuje. Wody delikatnie na same końcóweczki. Zdecydowanymi ruchami wyrabiamy ten kremik tu w misce, żeby nam na drugie, trzecie przejście i w ogóle jeszcze tam ile przejść będziemy potrzebować, żeby był.
Jeszcze odrobinę, troszkę chyba za dużo przesadziłem teraz, ale to dużo kremu było. No i powiem Wam, że taka ciągutka się robi. No, teraz już wiadomo, dlaczego tutaj przed Wami stoję. Mamy kremik na twarzy. Zapach świetny. No i delikatnie spróbujemy go tutaj wyrobić. Pędzel dawno nieużywany, więc moczony ponad 15 minut. Zobaczcie, krem gęsty ciągnie się, więc wody zdecydowanej ilości proponuję. Krem fajny, prosty do wyrobienia. Pędzelek dawno nie grzywany, kilka włosów, na pewno się pozbędę. No i popatrzcie, co się stało. Eksplodowało. Ilość hurtowa w tym momencie kremu. Dobra, bo jak tu jeszcze trochę pomacham, to mnie piana z łazienki wyrzuci. Pycha. Piana w tym momencie pycha. Odkładamy pędzelek. Odkładam ja pędzelek. I słuchajcie, wycieram ręce do sucha, to znaczy, że urządzenie będzie dzisiaj takie jednoostrzowe również. Kaj. Szawetka Kaj, Kaptan, czyli to jest standard. No i gładkie ostrzył zamontowane. Nie jest to to ostrze, które z Single Edge'a z maszynki wyciągnąłem. Tam było Super Guard, sport, guardowskie różowe. Tutaj jest gładkie ostrze. Tamto ostrze, powiem Wam, przełożyłem do szawetki, do Feder DX, czyli do tej ze stali nierdzewnej, i goliłem się nim jeszcze ponad półtorej tygodnia, czy takiego co drugi dzień, czyli myślę, że jeszcze około 10 goleń. Efekt za każdym razem był fajny, z czystej przyzwoitości wyrzuciłem. No a tu mam ostrze, które ma prawdopodobnie około 3-4 użyć, troszeczkę leżało, więc nie wiem, w jakim stanie jest. Trzeba to pozużywać, powyrzucać. Przystępujemy do golenia.
kremik w moim odczuciu jak najbardziej nadaje się do golenia, słuchajcie, brzytwą, bardzo fajny poślizg. Feder DX ma to do siebie, że jest dość agresywny. To takie porównanie jak R89. Wzięlibyśmy Federa SS, a DX to byłby właśnie ten Feder 41, Mule 41, maszynka. Dla mnie personalnie ta szawetka czarna, ten Kai Captain Standard jest takim złotym środkiem. Na oszu czuć, że to już troszkę golone było. Zauważcie, że piana cały czas się trzyma. Czyli piana jest dobrze wyrobiona. Troszeczkę gąbeczki nie pokazywać, używać. No i co, zmiana ręki, słuchajcie. Miała być zabawa z brzytwami, ale powiem wam, że to może następnym razem. No i tym o, coś koło tego. To będziemy poprawiać za chwilę. Dobra, pierwsze przejście za nami. Z racji skuteczności szawetek w ogóle przy dobrym, powiedzmy, przy dobrej wprawie, doświadczeniu jesteśmy w stanie się ogolić jednym przejściem. Bez najmniejszego problemu. Ewentualnie jedno przejście plus jakieś, słuchajcie, poprawki. Nie za duże. Film, jaki zostawia ten krem, jest fenomenalny. Poślizg. To jest po prostu inne spostrzeżenie na kremy, na mydełka. A pędzel, no cóż, porządny pędzel, duży. Dzisiaj załadowany po same brzegi. Myślę, że tutaj 4, 5, 6. Do bólu można by było. Kremik ma to jeszcze do siebie, że on jest dość odporny na wodę. Czyli możemy sobie za każdym razem troszeczkę tej wody dodać.
i dorobić odpowiednią nam ilość, tą brakującą. Teraz cały czas jedna strona, czyli ręka prawa pod włos. To ostrze, pomimo że czuć pewnego rodzaju zużycie, naprawdę daje radę. Czyli ręką prawą skończyłem przejście pod włos. Zaraz zobaczymy, jak to wyszło. No i przechodzimy do ręki lewej. A tutaj sytuacja jest analogiczna. O, coś tu widziałbym, zaraz będzie mocno czerwone. Koniec. Chyba koniec. Końcóweczki poprawię. Koniec szyi. No i takie właśnie skuteczne urządzenie są te wszystkie nasze brzytewki, szawetki. Tu nie ma dyskutowania, czy żyletka, czy maszynka. Po prostu jesteśmy ogoleni. Szybko, łatwo, przyjemnie. Jeszcze raz powtórzę się. Pędzel jak najbardziej daje radę. Dobra.
troszeczkę jeszcze poprawiony. No i znowu zmiana ręki. Tak jest najłatwiej, naprawdę. Jeszcze można by było. Tu już nie ma co wydziwiać, kombinować. Słuchajcie, golenie i po goleniu. Płuczę narzędzie. Narzędzie opukane. Twarz. Słuchajcie, kremu na twarzy mam niesamowitą ilość. W uszach również. Bardzo dobry produkt, bardzo dobry. Zwłaszcza masz różnego rodzaju brzytwy. Super, po prostu super. Poślizg, ochrona bardzo przyzwoita. Czy wydajmy, nie wiem. Na pewno jest to, co potrzeba, żeby komfortowo się ogolić. Balsamik dawno nieużywany. Myślę, że za dużo. To jest jeden z tych wydajnych produktów. Jak widzicie, cały biały. Tutaj brodę mógłbym jeszcze chwycić delikatnie. Balsam jest, słuchajcie, jak kremik. Pyszny. Zapach bardzo fajny. No i cóż, takie moje golenie dzisiaj. Tu pewnie jeszcze jakieś podrażnienia delikatne. Są to urządzenia kontuzogenne, więc słuchajcie, ostrożności nigdy za dużo, troszeczkę się człowiek spieszył. Szawetka Kai Captain Standard, bardzo fajna rzecz. Pędzelek, jeden z podstawowych, tańszych produktów, ale słuchajcie, no to co się tutaj dzieje, to nie do wiary. Kremik, sami zobaczcie. Troszeczkę tu jest nawet rozwodniony, takie bąbelki są. Ale słuchajcie, no co tu dużo mówić. No i poślizg, którego na pewno Wam nie zabraknie z takich moich produktów, gdzie powiedzmy bym miał zrobić ranking od najlepszych do najgorszych producentów, czy też właściwościowo, no to to jest powiedzmy pierwsza piątka, może siódemka. Jak dla mnie. W każdym bądź razie bardzo przyjemne golenie, filmik wlatuje na kanał. Dziękuję za subskrypcję, komentarze przede wszystkim. Niech się niesie, trzymajcie się, do zobaczenia, pa, pa.